25 lipca o godzinie 12 zostały ogłoszone listy przyjętych, nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych we Włocławku. Mowa tutaj o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę miasto Włocławek, o pięciu liceach, sześciu technikach i czterech szkołach branżowych pierwszego stopnia. W zeszłym tygodniu do godziny 12 do 22 lipca kandydaci potwierdzali swoją wolę nauki w danej szkole, w danym oddziale. Od godziny 12 25 lipca zostały nie tylko przedstawione listy przyjętych osób do szkół ponadpodstawowych, ale również zostały ogłoszone wolne miejsca w danym oddziale. Przypomnijmy, proszę Państwa, że na zbliżający się rok szkolny w szkołach ponadpodstawowych przygotowaliśmy 1889 miejsc. Mowa tutaj oczywiście o miejscach prowadzonych przez szkoły przez gminę miasto Włocławek. Obecnie na dzień, mówię tutaj o na dzień wczorajszy, czyli 25 lipca, godzina 12, zostało przyjętych 1664 osoby. Obecnie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę miasto Włocławek, szkołach ponadpodstawowych jest 225 miejsc wolnych. A dokładnie 73 miejsca wolne w liceach ogólnokształcących, 91 miejsc w technikach i 61 miejsc w szkołach branżowych pierwszego stopnia. W związku z tym osoby, które nie dostały się w tym naborze elektronicznym, mogą brać udział w naborze uzupełniającym. Od wczorajszego dnia można składać już w wersji papierowej stosowne wnioski, dokumenty do szkół ponadpodstawowych, do których chcieliby się kandydaci dostać. Do dnia 9 do 8 sierpnia, do 1 sierpnia należy składać takie dokumenty. 9 sierpnia o godzinie 12 zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Znów rozpocznie się procedura potwierdzania woli i 12 sierpnia o godzinie 12 zostaną ogłoszone wyniki, ostateczne wyniki przyjęć w tym naborze uzupełniającym. Włocławska edukacja nie próżnuje, bo oprócz całej procedury związanej z naborami do szkół zarówno ponadpodstawowych, podstawowych i do przedszkoli, bo cały czas jednak ta procedura trwa, jednak są jeszcze przygotowania obiektów edukacyjnych do nowego roku szkolnego, więc trwają remonty, większe, mniejsze, malowanie, jeszcze przygotowywanie sal dydaktycznych, tak aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych, odświeżonych salach naukę szkolną.